Szukając wiedźmy, z którą Ciri miała na pieńku, Geralt spotkał starą znajomą, Keire Metz. Czarodziejka opowiedziała wiedźminowi o zamaskowanym czarodzieju, którego kryjówce miała schronić się Ciri. Wiedźmin wyruszył tam w towarzystwie Keiry. Co to było? Iluzja? Nie, projekcja morfotyczna. Jaka projekcja? Coś w rodzaju czarodziejskiej skrzynki pocztowej. Dużo bezpieczniejsze rozwiązanie niż tradycyjny list, który każdy może zabrać, zanim trafi do adresata. Ta wiadomość na pewno była dla Ciri. Córka Mewy to dziedziczka Lary Doren. Rzeczywiście, elfy tak nazwałyby Ciri. Ale co z tym znakiem miecza? To jakaś zagadka? Tak, ale niezbyt trudna. Wystarczy wiedzieć, że miecz Ciri to Zirael, jaskółka. No dobrze, ale kto poza tobą wie takie rzeczy? Chyba właśnie o to chodziło. Elfi czarodziej zabezpieczył przejście tak, żeby tylko Ciri mogła do niego dotrzeć. Pewnie nie przewidział, że pojawi się tu ktoś taki jak ty. Myślę, że jednak spodziewał się nieproszonych gości. Mam nadzieję, że dziki gon trafił na jakieś przeszkody po drodze. No to chodźmy. Myślisz, że jeśli pójdziemy za znakami jaskółek, to wystarczy? Zobaczymy. To wygląda jak stary elfi port. Pewnie tak docierali tu od strony wody. Ciekawe, kiedy to było. Uważaj, te tłuste żółte opary są wyjące. Wiem, nie musisz mnie pouczać. Pszenicę liszą. Wesemir opowiadał, że kiedy nauczył się w tej chwili, od razu wypróbował je na żywo. Kiepski pomysł. Co? Cóż. Młodych wiedźminach rany boją się szybko. Chodźmy. Thank you.
Jaskółka, czyli dobrze idziemy. Wygląda trochę jak tamten filar od projekcji Elfiego Maga. Zirael, nifor de soleseir han. Einzil kelpi. Kelpi? Chodzi o tego potwora morskiego? Nie, Ciri nazwała tak swoją klacz. Podobno potrafiła galopować jak demon. Rzeczywiście dobre imię dla konia. To co, szukamy? Bella Glan! Ciekawe, o co tu chodzi. Wyglądają, jakby ktoś je szybko namazał na ścianach wapnem. Rysunek konia to pewnie wskazówka dla Ciri. Kelpi. Rysunek konia? Prawie taki sam jak poprzedni. No to zobaczmy. Geralt? Nie wiem, co zrobiłeś, ale zadziałało. Wracaj tu. Zobacz, otwierają się. Chodźmy już. No tak, już wiem, co wypaczyło mój teleport. To ten portal. A, to dlatego wylądowałem w gnieździe utopców. Ciesz się, że w ogóle wyszedłeś z niego w jednym kawałku. A potem wszyscy się dziwią, że nie lubię teleportów. Spróbujmy go uruchomić. To chyba jaskółka. To działa! Dzięki. To na pewno bezpieczne? Musi być, skoro elfi czarodziej przygotował to przejście dla Ciri. No chodź! Strasznie tu spokojnie. To źle? Coś jakby ciszę przed burzą. Mam złe przeczucia. Zrealnie rozpoznano. Yeah.
myślałam, że sobie poradzimy. Tak? Następnym razem nie uprzedź. Na przykład co do ciebie mam bardzo dobre przeczucia w różnych kwestiach. A co zrobisz, kiedy już spotkasz Ciri? Masz jakiś plan? To zależy od niej. A wyobrażałeś sobie, jak to będzie? Co ona powie, jak teraz wygląda? Nie. Przepraszam, zagalopowałam się. Czasami zapominam, że nie znamy się na tyle, żeby rozmawiać o sprawach osobistych. Nie martw się, jesteśmy na dobrej drodze. Tam jest telefon. Aktywujmy go szybko, bo mam wrażenie, że zaraz wyleci na nas następny golem. Kolejny symbol jaskółki. No, udało się. Chodźmy. Patrz, jesteśmy po drugiej stronie mostu. To tu widzieliśmy dziki gon. Świetnie. Teraz są daleko przed nami. Chodźmy. Bella Glam. To na pewno robota dzikiego gonu. Skoro zniszczyli strażników, to zdecydowanie nie przyszli do tego elfa z towarzyską wizytą. A miałeś jeszcze jakieś wątpliwości? Zamrozili je, zanim zdążył ich zaatakować. Szaros! Esaise! Zabar Duan, Nirin Yamar, Khan! Zimno. Przywołał je czarodziej Gon. Dasz radę zamknąć szczeliny, którymi się przedostaje? Za daleko! Musimy do nich podejść! Osłonie nas kipielą Demet i Kres! Stań blisko mnie! Darian Anoy! Gotowe! Trzymaj się blisko! Musimy
Co się dzieje? Zaraz mi przyjdzie. To wymagało sporo mocy. Tylko mi tu nie mdlej. Teraz, kiedy mnie tak ściskasz, nigdy w życiu. Chętnie bym ci powiedział, że możemy tu chwilę zostać i odpocząć. Wiem, wiem. Musimy iść. Zablokowali przejście. Może spróbuję. Zostaw to mnie. Chodźmy, może jeszcze ich dopadniemy. Dzięki za pomoc. Mieliśmy ciężką przeprawę. Dobrze, że przyszłam tu z tobą. Nie poradziłbyś sobie beze mnie, prawda? No przyznaj. W życiu. Czeka na nas. Uparty jesteś, Dwan. Geralt, pomogę ci. Odsuń się. Przestań mi mówić, co mam robić! Wyarmę. Ciekawe, że wytrzymasz. Thank you.
Potrzebnie. A teraz rozejrzyjmy się tu. To mi wygląda na laboratorium elfa. No dobrze, zobaczmy tę wiadomość. Zirae, to miejsce nie jest już bezpieczne. Nie zostawaj tu zbyt długo. Nie ufaj nikomu, a przede wszystkim strzeż się wiedźm z krzywuchowych moczarów. Spróbuj dotrzeć tam, gdzie widzieliśmy się ostatnio. Tam, gdzie widzieliśmy się ostatnio, niewiele nam to daje. Psia krew. Może to i lepiej, że nie zostawił dla Ciri jasnej wiadomości, skoro wpadł tu dziki Gon. Na pewno uruchomili projekcję. Przetrząsnęli wszystko. A gdyby mieli więcej czasu, pewnie nie zostałby tu kamień na kamieniu. Ale to nie zmienia faktu, że niczego się nie dowiedzieliśmy. Ani o elfie, ani o Ciri. No cóż, wiemy, że dobrze ją znał, podróżowali razem. Ciekawe, czemu się rozdzielili? Może tak było bezpieczniej, skoro elfiego czarodzieja ściga dziki Gon. Wiedźmy z krzywuchowych bagien. Z krzywuchowych moczarów. Keira, jeśli coś przede mną ukrywasz. Ale ja przecież nic... Dlaczego nie powiedziałaś nic wcześniej? Przecież ci wspomniałem, że Ciri zadarła z jakąś czarownicą. Nie wiedziałam, że chodzi właśnie o nie. Zresztą, gdybym ci o nich opowiedziała, od razu byś tam popędził. A przecież musieliśmy najpierw sprawdzić, czy Ciri nie ma tutaj, prawda? Ale teraz oczywiście wszystko ci powiem. Teraz, kiedy przeprowadziłem cię bezpiecznie przez jaskinię? Nie mogę uwierzyć, że tak źle o mnie myślisz. Ty chyba naprawdę masz jakiś uraz do czarodziejek. I nie mam pojęcia, skąd mi się to wzięło. Znasz te wiedźmy? Nie, nigdy ich nie spotkałam, ale czytałam o nich. W jednej z chat w wiosce znalazłam stary manuskrypt. Była tam mowa o tym, że miejscowe czarownice chodziły czasem na krzywuchowe moczary. Były pośredniczkami między wieśniakami a paniami lasu. Wiedźmy nie tolerują intruzów, ale pomagają miejscowym. Ponoć to one powstrzymały zarazę w Velen. A ty co o tym myślisz? Chętnie uznałabym to za bajania starych bab, ale... Kiedy przybyłam do Velen, przez pierwsze kilkanaście dni miałam paskudne koszmary. Coś wzywało mnie na bagna. Pewnej nocy wprowadziłam się w jawny sen i stawiłam temu czoła. Kontakt urwał się natychmiast. Od tamtego czasu cisza. Jak do nich trafić? Bagna są rozległe i niebezpieczne, ale podobno wiedźmy wskazują wieśniakom właściwe ścieżki. Księga każe odszukać kapliczkę na krzywuchowych moczarach, a później iść za śladem słodyczy. Słodyczy? No tak. W Kermoren nie czytają dzieciom bajek do snu. Wszyscy normalni ludzie wiedzą, że wiedźmy mieszkają w chatce z piernika, która stoi na kurzej nóżce. Będę musiał przekonać się sam. Weź tę księgę i przeczytaj ją. Ja naprawdę wierzę, że znasz. No dobrze, to na początek rozejrzyjmy się za jakimś wyjściem. Dobry pomysł. Po co tu w ogóle przyszliśmy? Tajemniczy mak zielarz.
Tajemniczy mak zielarz. Co to jest? Eliksir, który dostał ode mnie. Wygląda na to, że mu się przyda. Dziwny medalion drga, a przecież nic tu nie ma. Co jest z tą ścianą? To iluzja. Też ją wyczuwam. Spodziewałam się, że możemy się tu na nie natknąć i dlatego wzięłam to ze sobą. To? Czyli co? Oko Nehaleni. Służy do rozpraszania iluzji. Łatwo je skonstruować, więc możesz je zatrzymać. Na pewno ci się przyda. No, i za każdym razem będzie cię o mnie przypominało. Dzięki. Nałożył iluzję. Interesujące. Zaraz. Powinienem użyć oka. Proste, prawda? Przekonajmy się, gdzie prowadzi to przejście. Czujesz od lewej jakby prąd świeżego powietrza? To pewnie wyjście. No to chodźmy stąd wreszcie. Poczekaj, jeszcze magiczny kaganek. Magiczny co tym razem? Kaganek. Elf mi go obiecał w zamian za pomoc. A skoro raczej tu nie wróci, mogę go sobie sama wziąć. O ile go znajdę. Pomożesz mi?
Tak, pomogę. No to świetnie. Chodźmy. Gwella Glan! Na pewno coś tam znajdziemy. To mi wygląda na kolejną zagadkę. Tu jest jakaś inskrypcja. Pokaż. Możesz przetłumaczyć inskrypcję? Ja rozumiem 1/3, a i to nie ma żadnego sensu. Poczekaj. Nigdy nie byłem dobra z wysokiej odmiany starszej mowy. Trudno. Przetłumaczę to dosłownie, pomijając wykwintne asonanse. Przetłumacz tak, żeby było zrozumiałe. Czterech strażników niosło jasny płomień, wszyscy w równym rzędzie. Pierwszy nie szedł z brzegu, drugi, co szedł obok pierwszego, grał pieśń tęskną. Trzeci szedł tuż przy swym wiernym zwierzęciu. Czwarty nie szedł obok pierwszego, lecz ten również grał. I tak strzegli swej królowej, co zasnęła pod gwiazdami. Rzeczywiście brzmi zagadkowo. No dobra, spróbujmy to rozwiązać. Zrobiliśmy coś nie tak. Gwella Glan! Chyba zrobiliśmy coś nie tak. Gwella Glan! Poczekaj, coś się tam zaczęło dziać. To prawda. Jakby za ścianą się coś przesunęło. Całkiem ładnie się pali. Możesz powtórzyć tłumaczenie inskrypcji? Czterech strażników niosło jasny płomień. Wszyscy w równym rzędzie. Pierwszy nie szedł z brzegu. Drugi, co szedł obok pierwszego, grał pieśń tęskną. Trzeci szedł tuż przy swym biernym zwierzęciu. Czwarty nie szedł obok pierwszego, lecz ten również grał. I tak strzegli swej królowej, co zasnęła pod gwiazdami. Udało się! Jak myślisz, czyj to grób? Nie ma żadnego napisu. Znak mewy.
Gdyby nie to, że wiem, gdzie jest pochowana, powiedziałbym, że to grobowiec Lary Doren. Może to tylko jej pomnik? Nie sądzę, żeby elfy chciały ją upamiętnić w ten sposób. Dla niektórych jest może bohaterką tragicznej legendy, ale większość uważa ją za zdrajczynię własnej rasy, która poniosła słuszną karę za to, że związała się z Kregenanem z Lot. Może ten elfi czarodziej był krewnym Lary? To by tłumaczyło, dlaczego pomaga Ciri. Może. To tego szukałaś? Aha. I do czego to niby służy? Mam nadzieję, że uda mi się go uruchomić. Chodźmy stąd już, dobra? Wreszcie. Ale chyba było warto, prawda? To znaczy, ostatecznie dowiedziałeś się czegoś o Ciri. Wybierzesz się na krzywuchowe moczary? A opowiesz mi potem wszystko? Nie wiem, czy będzie okazja. Geralt, mężczyźni dzielą się na tych, którzy potrafią wykorzystać okazję i na tych, którzy potrafią okazję stworzyć. Zawsze byłam pewna, że należysz do tej drugiej kategorii. Poza tym mam do ciebie prośbę. To jak? Odwiedzisz mnie jeszcze? Na pewno cię odwiedzę. W takim razie będę czekać. Bywaj, Keira.